Co za piękny dzień, co za piękna pogoda. Jest już wiosna, jest 1 kwietnia. Seicento! Żółte. To jest prawdziwy yellow box. Kotki! Kotki! Przyjechałem do swojego starego domu, ponieważ tutaj mam rehabilitację i rehabilitacja jest związana z moją przewlekłą chorobą biodra, o której chyba mówiłem na kanale w filmie Moja choroba, o której nigdy nie mówiłem, ale nie podałem tam medycznych szczegółów. Oraz teraz jeszcze nie chcę tak na szybko, w takim szybkim moim vlogu rzucać moich medycznych szczegółów na temat mojej przewlekłej choroby, ponieważ boję się, że mógłbym coś pominąć, a mógłbym zrobić o tym równie dobrze oddzielny film, w którym opowiem całą moją historię. I też często ludzie, którzy mnie spotykają, pytają się mnie: ej Maciek, czemu tak śmiesznie chodzisz? Maciek, złamałeś nogę? Maciek! Co ci się stało w nogę? Chciałbym, żeby przez to, że to jest aż tak widoczne i to też tak mocno, ta choroba też tak mocno wpływa na moje codzienne życie oraz na tworzenie kontentu na moim kanale, ponieważ mój kontent skupia się na rowerach, a ta choroba przeszkadza mi w jeździe na rowerach. Wczoraj na przykład nie mogłem jeździć na rowerze, ponieważ bolało zbyt bardzo, mimo że było 20 stopni, byłem tak wściekły. Tak więc film o dniu, w którym lekarz powiedział, że prawdopodobnie mogę już nigdy nie pojeździć na rowerze, na szczęście okazało się to zbyt czarnym scenariuszem, jest w trakcie tworzenia. A teraz zaraz pójdę na rehabilitację. 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 Choć mam jeszcze godzinę. Gdzie jest moja złota farba? Mój stary pokój. O matko. Jest jeszcze stary Peugeot. To jest pokój, w którym działa się magia. Deska. Złota farba. Złota farba będzie nam potrzebna na później. Teraz przyda się deska. Peugeot. Nie zapomniałem o tobie. Do ciebie jeszcze wrócimy. Co się stało z pogodą? Co się stało z słońcem? Ta pogoda jest jak kalejdoskop. O, dziwne uczucie. Nie jeździłem na tym longboardzie 100 lat. Całą 100 lat nie jechałem tą ścieżką rowerową, która prowadzi do centrum i powstała po apokalipsie. Kiedy wyszedłem rok temu z mojego domu, to wydawał się inny świat. Tej stacji metra też nie było. Dzień dobry. Dzień dobry. Na rehabilitację. O mój Boże, nie uwierzycie, czego się dowiedziałem. Moja pani fizjoterapeutka powiedziała, że... że pacjenci z takimi chorobami mają większe... bardziej odczuwalne stadia choroby właśnie na początku jesieni i na początku wiosny. Co by się zgadzało z moimi doświadczeniami rok temu, ale rok temu myślałem, że jest to spowodowane tym, że po prostu siedziałem ciągle w domu, a na ulicach było wojsko i miasto pod okupacją. Dlatego jest nadzieja, że w wakacje jak zwykle wszystko będzie po staremu. Spójrzcie, ten śmieszny samochód, czy to nie jest ten sam samochód, który dałem kiedyś papieżowi? Pamiętacie tego vloga z Watykanu? Spotkałem papieża, ale wiem, że wy i tak wtedy chcieliście rowerki. I o ile po mojej rehabilitacji czuję się może nie o niebo, ale o jeden level lepiej, to i tak musicie być gotowi na... zapiąć pasy, ponieważ póki co... będziemy jeździć Seicento. Następny przystanek reumatolog. Subskrybujcie Yellow Boxa po vlog starej baby. Reumatolog. Nie będę kręcił mu reumatologa, to będzie niezręczne.
Super, czuję się zbadany. Teraz wystarczy pójść tylko na USG. A, i teraz kolejny przystanek, leczenie kota. Wątek reumatologii póki co musimy zastopować, teraz będzie wątek weterynarii. Co to jest? Zdroszyna. Straż pożarna Raszyn, super. Super, tak, pamiętam, no. Pamiętam. Chodź na glub. Fajny pies. Dwa lata temu byłem w Straży Pożarnej Raszyn i dostałem ze Straży Pożarnej Raszyn. Dzięki wielkie, to bardzo miłe. Kocie, 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 kocie. Daniel i Damaris poprosili mnie, bym zaopiekował się kotem. Podczas kiedy oni są na Ukrainie, Katowicach, Zielonej Górze, nie wiem gdzie oni jeżdżą, albo u papieża, z nimi też byłem u papieża. Lekarstwo w lodówce. Vera, Jezu, Monik, nie. Szczęściarz? Zmiana planów, robimy własny roztwór, ponieważ ten coś nie działa. Kocie, możesz się przesunąć? Nie, tu nie jemy, chodź. To było bardziej wymagające niż sobie wyobrażałem. Dzisiaj było wystarczająco medycznych vlogów, wątków w tym vlogu. O, co za dzień! Pora wracać na ursynów. Tak kończymy każdego vloga. Uhu, spójrzcie na to, multipla. Wyobraźcie sobie, mieć najpiękniejszy samochód na świecie i kupić go w tak trudnym kolorze. Fiat Bravo! Robimy pociąg Fiata! Nie! Czemu Seicento jest wolniejszy od Multipli? Oj, nie! Szybko! Ten ziomek chyba nawet nie wiedział, że bierze udział w wyścigu. Co za upokorzenie. Dobra. Godny przeciwnik, BMW. Te? Do robu. Nie do robu. O Jezu, mój krzyż, Monika, zwariowałaś. A propos drugiego najpiękniejszego samochodu na świecie, jest nim oczywiście Fiat Seicento. I uwielbiam ten kolor, uwielbiam jego kolor z tą małą włoską flagą na masce. I potem robi się większa flaga czerwono-zielona, jakikolwiek jest to kraj. I mamy tą brzydką, szarą klapę. Nie wiem, wyobrażacie sobie mieć przepięknego włoskiego Fiata i mieć, kupić go w tak nudnym kolorze. Dlatego teraz pora to zmienić. Już po świętach. Andrzej Dupa. Piu, psy przyjechały. Pan konduktor jedzie na rowerze. Pozdrawiam, musisz to zamalować. Wow, pięknie. I to by było na tyle na dzisiejszy vlog. Obserwujcie mnie na Instagramie, by być na bieżąco ze wszystkimi wydarzeniami w Warszawie. Oraz sprawdźcie yellowbike.shop, by zdobyć yellowboxową koszulkę i przy okazji wspomóc kanał. Widzimy się w kolejnym odcinku.